Siemanko wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj sprzedajemy naszego Zetora i MF-a. MF-a tego ostatniego, najnowszego. Weźmiemy za niego najwięcej pieniędzy. Już jedzie Maniek z Lawetą, bo oczywiście dzisiaj gramy z Mańkiem. Jedzie Lawetą, wywieziemy te dwa ciągniki nasze. A kupimy sobie... Co kupimy, to już pewnie wiecie, z miniaturki albo z tytułu. Ale tak, będą to waltry. Jedna będzie z turem, druga bez. Myśleliśmy najpierw o jednej waltrze i jednym New Hollandzie, te szóstce chyba. Ale jednak bierzemy dwie waltry. Ładujemy ciągniki na przyczepę. No i wywozimy. Zetor ma prawie pusto w baku, ale już nie będziemy go tankowali, wystarczy. Mam już plan na najbliższe zakupy i na najbliższe odcinki. Będzie to wycinka drzew, będzie wymiana przyczep, sprzedajemy te, które mamy, a będzie wymiana na większe, na jakie. Jeżeli chcecie zobaczyć, to musicie to oglądać. Ale najpierw waltry. Bierzemy je oczywiście w standardowej konfiguracji silnika. A jak z kolorami, to sobie się zastanowimy. Znaczy zastanowimy, my już wiemy, jakie to będą kolory. No i ciągniki mamy załadowane, Maniek za sterami i wywozimy je. Ja wsiądę sobie do któregoś na lawecie. Tam widzicie, już kupiliśmy z Mańkiem dwa duże siewniki bezorkowe. Nie nagrałem żadnego odcinka z tymi siewnikami, ale jeszcze na pewno nagram. Siejemy teraz od razu po zbiorach. Dojeżdżamy już do sklepu. W niedalekiej przyszłości będą też filmiki z wycinki drzew. I będziemy sprzedawali to. Spróbujemy sprzedawać to z wagonu. Rozładowujemy tym dźwigiem, może uda się nagrać i będziemy robili wiórki z drzew, ale to na pewno zobaczycie. Rozładowujemy teraz ciągniki, Maniek musi otworzyć teraz najazdy. Ja zabieram MF-a, od razu go sprzedaję. I to są nasze właśnie trzy ciągniki. Wszystkie, które mamy na naszym gospodarstwie. Teraz obecnie będzie tylko jeden MF, który jest pod lawetą. 399 Turbo. Sprzedajemy, dostajemy, no nawet dobrze za niego, 56 tysięcy. No i oczywiście Zetorek. Moi drodzy, waltry już kupione. Ładujemy je. Jedna jest biała z czarnymi felgami, a druga jest czarna z białymi felgami. No i oczywiście matura. Dobieramy sobie, no bo na pewno będzie nam potrzebny. Mamy tura do MF-a, tego 399 Turbo, ale bierzemy sobie drugiego tura, tak na wszelki wypadek. Pewnie gdzieś tam w przyszłości będzie używany. Taka biało-czarna i czarno-biała. Obie mają taką samą konfigurację silnika. I jedziemy z nimi na gospodarstwo. Maniek zamyka najazdy, podnosi je do góry.
i widzimy się już na naszym gospodarstwie. Witajcie ponownie. Manik już dojeżdża na nasze podwórko. Oczywiście jedna i druga ma 145 koni. Chyba tego wcześniej nie powiedziałem. No i MF-ik nasz ma 120, chyba 124, 125. No jest trochę słabszy. W przyszłości może podkręcimy. Może jedną, może drugą, może obie, a może nie. Może kupimy coś jeszcze większego. Teraz na pewno będziemy chcieli, no na pewno zwiększać, nie wymieniać, tylko zwiększać nasz park, jeżeli chodzi o ciągniki, ale to zobaczymy, jak to się potoczy wszystko. Rozładowujemy sprzęt, tutaj dokupiliśmy tura tego większego, dłuższego do naszej waltry. No i jest nasza druga. A więc moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!